Hej wszystkim, z tej strony Katie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z grą The Medium i wyruszamy teraz w las, wychodzimy z niwy, żeby znaleźć czerwony dom, jeśli dobrze pamiętam. Chociaż ostatnio tutaj się tyle nagmatwało, że ja mało rozumiem. Mam nadzieję, że gra łaskawie mi to wytłumaczy. I fajnie byłoby się tu jeszcze rozejrzeć, czy jeszcze z tej strony coś mogę... Czy tu coś będzie? Nie. Dobrze. No to biegniemy i sprawdzamy, o co chodzi. Chociaż ciekawe jest to, że ten Ryszard... W ogóle bardzo dziwne to było, że on stał się potworem. I tak w sumie ciężko powiedzieć, czy on stał się potworem sam przez siebie, czy przez Tomasza. I w sumie to Tomasz mu pomógł, czy właśnie pogorszył jego sytuację. Ciężko powiedzieć. Marianka była o tyle wspaniałomyślna, że pozwoliła przestać mu istnieć. Wspaniale. No więc... ciekawie to wygląda. Tu mam jakiś znak, ale oczywiście ten znak nam nic nie powie. Nie wiem, w którą stronę mam iść. Aha, tu się nie da. Super. Teraz w lewo czy w prawo? Bo tutaj jest bardzo dużo ścieżek, które... donikąd nie prowadzą. Dawno nie było kartek. Nie przestaje. Okej. Co my tu mamy? Moje słońce, mam wiele pracy jak zawsze. Pan Rekowicz mówi, że do ośrodka nie będą już przyjeżdżali goście. Ale to nic. I tak nie brakuje zajęć, przy których mogę mu pomóc. Chciałbym tylko... Muszę wpuścić go do spokoju. Chciałbym tylko, żeby już było cicho. Dlaczego to nie przestaje mówić? Naprawdę chciałbym cię zobaczyć, F. Ciekawe, co nie przestaje mówić. Dobrze, a ja jeszcze muszę znaleźć, gdzie są szepty, tylko najpierw muszę wypuścić kota z pokoju. Klasycznie. Okej, no ale tak ogólnie to mam nadzieję, że już raczej nie będziemy mieć tutaj żadnych pościgów i wybuchów. Bo raczej, tak jak już ostatnio zwróciłam uwagę, paszczy nie spotkamy, no bo wpadło mi osiągnięcie za to, żeby nie zostać wykrytym przez potwora. Co jest absolutnie głupie, bo ten potwór to mnie wykrył tyle razy, że no XD, ale okej. Ale w związku z tym, że to osiągnięcie wpadło, to jest spora szansa, że tego potwora już w ogóle nie spotkamy. Co jest w sumie trochę dziwne, że tak no był. W pewnym momencie nawet był po naszej stronie. I w sumie to tyle. Myślałam, że będziemy go jakoś tak pokonywać na dobre czy coś, a no wygląda na to, że po prostu wątek naszej paszczy się urwał. I tyle. Czyli nie zostanie w żaden sposób wyjaśnione, kim była ta paszcza? No przypuszczam, że tą pielęgniarką, co nie? Tą Urszulą, ale tak naprawdę to gra tak wprost nigdy nie powiedziała. Więc... no dobrze. Dzień dobry. Halo? How is he? No, don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. This one felt subdued. Like if someone lit a match in a giant freezer. A właśnie, bo jest jeszcze kwestia tego, kim jest ten pan od tych rozmów telefonicznych, nie? Bo w dalszym ciągu on jest podpisywany jako mężczyzna. Nic na jego temat jeszcze nam nie zostało wyjaśnione. Ciekawe, czy to jest tylko taki facet, który gdzieś tam się zaczął tutaj kręcić w tej niwie, kiedy już zaczynało się robić nieciekawie. I czy będzie jakoś wyjaśnione, kim on był i co chciał? Czy... po prostu są te echa mocy, tak se, żeby były. I w tej grze będzie wiele wątków, które nie zostaną nam wyjaśnione, bo tak. No, zobaczymy. W ogóle teraz, po tej ostatniej wspaniałej wpadce z kamerą, to mam cały czas takie straszne, że czy to się na pewno nagrywa i czy na pewno dobrze. Okej. Nie, no raczej wszystko jest okej. A jeśli nie, to przepraszam. Okej, czyli tu w sumie tyle. Dobra, to dobrze, że poszłam w tą stronę i możemy iść dalej.
Czyli dobrze mi się wydawało, że znak pokazuje mi fabularną ścieżkę. Okej. Okay. Pięknie, dobrze. Czy my tu mamy jakieś ślady? Nie mamy. Dobra. I co? Jakie są nasze obstawienia? Bo ja w pewnym momencie zaczęłam podejrzewać w ogóle, że ta Liliana to mogła być Marianka. Ale no nie. No bo Liliana to jest smutka. Ona jest martwym duchem tutaj, więc to na pewno nie jest Marianka, bo ona nie może być żywą kobietą i martwą dziewczynką równocześnie. Raczej. Więc może były siostrami, tylko to jest bardzo dziwne, że cały czas była mowa o jednej dziewczynce, więc jakby były dwie, to tak trochę się to nie klei. Nie kumam. Ale w ogóle później też zwróciłam uwagę na to, że z tych takich powiązań pomiędzy Lilianą, Lilią, a ja zawsze mam problem z tym imieniem, bo nigdy nie pamiętam, jak ono jest zapisywane. To połączenie między nią a różą jeszcze było takie, że obydwie miały imię od kwiatu, nie? Taki ciekawy mały drobiazg. Okej. Okay. Co my tu mamy? Czy ja tu mogę poczytać? Historia odzyskana. Aha, no tak, bo to były te wykopaliska, które zostały przerwane, bo znaleźli jakieś martwe ciała, nie? Trwają prace restauracyjne. Okej. Okay. XIX-wiecznego fortu o ogromnej wartości historycznej. Już wkrótce obiekt zostanie oddany do zwiedzania. Okej. Okay. Prace rozpocząć się mają na początku przyszłego roku i potrwają do roku 1983. Czy to na pewno miało być napisane, że to są prace restauracyjne? A nie jakieś renowacyjne albo coś takiego? W sensie, w tym kontekście mówi się prace restauracyjne, bo prace restauracyjne kojarzy mi się z restauracją. Ale okej, okay, no może jest to używane w tym kontekście również, chociaż brzmi to śmiesznie i tak to wygląda trochę jak dziwny błąd w tłumaczeniu. Ale w ogóle już a propos tego, że ja zwróciłam uwagę na to, że jeśli Liliana mówiła na Ryszarda wujku, to znaczy, że on na pewno był jej rodziną z krwi, ponieważ w krajach anglojęzycznych nie mówi się wujek i ciocia na znajomych rodziców. To jest zwyczaj polski, raczej w innych krajach się tak nie robi, ale to jest polska gra, która dzieje się w Polsce. Mnie bardzo myli to, że jest po angielsku, nie? Ale w związku z tym, że to jest polska gra, która dzieje się w Polsce, to Liliana mogła mówić na jakiegoś typa, który jest po prostu znajomym rodziców, wujku, mogła tak mówić na niego, no bo to się w Polsce dzieje. Tak, no. Więc te wszystkie moje wcześniejsze domysły ogólnie nie mają sensu, ale doszliśmy już do tego, że byli dla siebie jak rodzina, Ryszard z Tomaszem, nie? No. Chociaż w sumie dalej nie wiemy, czy na pewno Tomasz był jej ojcem. Najprawdopodobniej, chociaż tutaj dużo rzeczy jest tak mówionych, że tak w sumie ciężko powiedzieć. No ale te restauracyjne prace to mnie zastanawiają. Ale okej. Okay. No dobrze. A mogę tu... Ja tu coś znajdę? Czy nie bardzo? O! Okej, okay, światełko jest. Raczej nie da się tutaj doszukać niczego ważnego i wyraźnego. Okej. Okay. Jak to jest dużo rzeczy? Kolejna kartka. Biedactwo. Okej, okay. Niwa i okolice. Co my tu mamy? Najdroższa. Wspomniałem ci już o córce pana Rekowicza. Lilianie! Okej! Okay. Dziękuję, mamy wreszcie wprost powiedziane, że tak, to była jego córka. Dobrze jest. No bo on teoretycznie powiedział w tej wspominajce, że to była moja córka, chociaż tak nie do końca jeszcze było wiadomo, czy na pewno chodzi o Lilianę, nie? Dobra. Dobra, tak. Dzisiaj skończyła 16 lat.
Okej, okay, po tych wspomnieniach wydawało mi się, że ona raczej będzie młodsza. Biedactwo miało skromne urodziny, wszystko przez tę jej chorobę. Przypomniało mi to o urodzinach naszej Ani, bo przecież wypadają w przyszłym miesiącu, prawda? Chciałbym z wami wtedy być, ale pan Rekowicz mnie potrzebuje. Muszę zostać, muszę mu pomóc. Tak jak on pomógł mi. Kocham cię, F. Ale to jest w sumie dziwne, bo w momencie, kiedy Smutka jest tą Lilianą, no to Smutka nie wygląda na 16-letnią dziewczynkę. Raczej wygląda na młodszą, prawda? Tak bym zakładała. A skoro miała 16 urodziny, no to umarła wtedy lub później. Okej. Okay. Ciekawe, czy jest to pewne niedopatrzenie, mam wrażenie, no bo... No okej, okay, umówmy się, tak nie wyglądają 16-letnie dziewczyny, okej? Okay? Tak jak Smutka. Pomijając fakt, że jest martwa. Czy to jest jakieś niedopatrzenie? Czy tutaj coś jest jednak nagmatwane z tym, że ten F to taki był troszeczkę... O Boże, tyle pytań. Czemu ta gra jest taka dziwna? Dobra. No nie, Smutka zupełnie nie wygląda na 16 lat. Totalnie nie. Ścieżka edukacyjna. Jej, może się czegoś jeszcze nauczymy w międzyczasie. Na razie mamy naprawdę dużo czytania. Park Przyrody Niwa. Park Przyrody Niwa powstał dzięki hojności władz Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Super, dziękujemy. Dobra, dalej żadnych śladów tu nie mamy. No i takie momenty w tej grze uwielbiam najbardziej. Spokojną eksplorację, kiedy nic nie próbuje mnie dopaść. Wspaniale. Okej. Okay. Dalej możemy wstrzymywać oddech. Byłam ciekawa, czy mogę to robić w takich randomowych momentach. Mogę. It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? W sensie dźwięki lasu? Pomnik przyrody, szlak widokowy. Dziękuję za znaki, tak gdzie mam iść? Przypuszczam, że na szlak muszę iść. Raczej. W ogóle tu sobie siedzi kruk na górze. Czy jakieś inne ptaszysko. Okej. Okay. W sensie drzewo jest pomnikiem? Czy jeszcze jakiś pomnik będzie? Proszę mi nie... Latarka mi mryga. I czy to może wskazywać na jakieś potwory w pobliżu? A jak odbiegnę stąd, to przestanie? Ciekawe. Chciałam potrząsnąć padem, żeby naprawić latarkę. Bo w The Last of Us to tak działało. Że jak latarka mrygała, to trzeba było potrząsnąć padem, żeby zaczęła działać z powrotem. Ej, okej, to wygląda totalnie tak, jakby przy tym drzewie było coś dziwnego. Albo po prostu jest jakiś algorytm na to, żeby ten przy drzewie mrygało. W sensie... Nie! Gra mi się wyłączyła, okej. To drzewo było bardzo nawiedzone. Ej, to jest ciekawe. Tak mnie zastanawia, czy... przy tym drzewie naprawdę jest coś strasznego? Czy po prostu algorytm miał działać tak, że przebiegając koło tego drzewa miało zamrugać i przestać, a że ja zaczęłam biegać przy tym drzewie, to mrugało mi cały czas. Nieważne, ja już włączę tą grę z powrotem. Poważnie? Naprawdę? Muszę przejść to wszystko tak totalnie jeszcze raz? Nawet tych pocztówek nie... O Boże! Nie było żadnego zapisu? No to w słabym momencie mi się gra wysypała. Teraz kwestia sprawdzenia, czy to miejsce jest nawiedzone, czy po prostu randomowo sypnęła mi się gra. Ej, kurde... Okej, tutaj się chyba robi kółko, czyli chyba chodziło o to, że to drzewo było tym pomnikiem. Dobra. Bo tutaj się chyba wrócę do tego... z... Naku? Strasznie dużo tych pocztówek tutaj nagle wysypało.
Dzień dobry. Najdroższa, z każdym dniem coraz trudniej mi to ignorować. Najgorsze, że wszystko zaczyna mieć sens. Ta dziewczynka, ta biedna dziewczynka, zamknięta jak zwierzę. Okej. Żadne dziecko nie powinno tak żyć. Czy ona naprawdę jest aż tak chora? Ciekawie, o jaką chorobę chodzi. Pan Rykowicz twierdzi, że to dla jej dobra, ale i tak nie daje mi to spokoju. Chciałbym cię znowu zobaczyć, tak bardzo cię kocham. Na zawsze twój F. Okej. Okay. Czyli Lilianka była chora. Tu mam jakąś puszeczkę pozostawioną. No dobra. W sumie to, znaczy tam niby było mówione, że ona tam ma tych swoich przyjaciół i ma taką wybujałą wyobraźnię. Dobra, faktycznie wracamy się tu, czyli najprawdopodobniej to właśnie to jest ten pomnik. No to ciekawe, już mamy tutaj taki rozstaj dróg. Bo tak, to był pomnik, nie? Ach, bo to jest pomnik przyrody. I tu jest nawet po angielsku napisane, że to drzewo. Okej. No dobra. No to w takim razie zrobiliśmy sobie zacne kółeczko i możemy dalej biegnąć w stronę czerwonego domu. Ciekawe, jak bardzo czerwony będzie. Bo stąd przyszłam, nie? Tak, dobrze. I chyba mi się dalej w ogóle gra nie napisała. Proszę gro, zapisz mi się. Bo właśnie, tu mi ten kruk cały czas lata. Ciekawe, czy jest jakimś takim moim przewodnikiem, opiekunem, obserwuje mnie? Nie wiem. Ale cały czas za mną lata. Dobra, tu nic nie mamy chyba, poza przewróconym koszem. I ładnym widokiem na dół. Pewnie zaraz będziemy iść po tym moście. Szli po tym moście. Tu jest tak ciemno, że ja kompletnie nic nie widzę. Bez kitu. Nie ma ścieżki, dobra. Masakra. Niby mamy tą latarkę, a... niespecjalnie wiele nam daje. Fuj, w ogóle wystraszyłam się dźwięku much. Bo to się tak nagle zaczęły. Bo tu ich nie słychać. Boże. I dalej ten kruk tu siedzi przy mnie z lewej strony na gałęzi. Ha. Ciekawe, czy to zostanie jakoś wyjaśnione, czy to jest też tylko taki jakiś maleńki smaczek. What? Niech mnie proszę nic nie ściga. Ja... co tam tak... aż muszę wrócić i sprawdzić. Okej. Okay. Jezu, nie. Ja teraz cały czas będę miała schizy, że mnie znowu paszcza będzie gonić. Teoretycznie już nie powinna, ale... nigdy nic nie wiadomo. A ja sobie nie chcę. Ciekawe, czy to jest jeden i ten sam cały czas kruk, czy różne. Ale coraz bardziej mnie zastanawia. Typek. Uuu, kolejny. Nie. Nie. Nie, ja nie chcę. Okej. Jezu, jak ona chodzi po prostu, jak chore dziecko. Niech mnie tylko nic nie goni. Tu się wszystko może dziać. Oh, that... You
scared the shit out of me, little buddy. Tylko niech mnie nic nie goni. What you got there? Oh, hey! Wait! Przyniósł nam buta. Okej. Okej. Podążaj za psem. A jak ja nie chcę, to co wtedy? Bo to ewidentnie jest ścieżka i co, i co, i co? Znajdę tu coś? I. Serio, nie będzie tu niczego? Nie wiem dlaczego. Z jakiegoś powodu lubię, jak Marianka robi. Jest! Mam was, kurde. Mam. Tą kartkę, którą pewnie przegapię jakiś 99% graczy. Czemu ta kartka jest bokiem? Okej. To ja. To muszę być ja. Jestem tam na dole. Sama. Przestraszona. Co? Przestraszona, słyszę ją teraz bez przerwy. Szepcze, krzyczy. Wypuść mnie, wypuść mnie. Powinienem to jakoś bardziej intonować, przepraszam. On nie rozumie, on nie chce rozumieć. Może nie jest tym, za kogo go miałem. Pokażę mu. F. Co? To jest bardzo dziwnie napisane. Nic z tego nie rozumiem. Dlaczego to jest w ogóle forma żeńska na początku? Dobra. Jej, ale mam pocztóweczkę. Pewnie i tak już zdążyłam coś przegapić w tej grze. Jestem prawie pewna. Ale no dobra. Przynajmniej nie przegapiłam tej kartki, która była bardzo łatwa do przegapienia. I w ogóle tu butelka jest. Tu ewidentnie musiał sobie pan F popijać. Ale kto tu teraz jest chory, co? Kto jest bardziej chory? Lilianka czy ty, panie F? Hmm? Wisła! I pole biwakowe. Patrzcie, Wisła przepływała koło Niwy. Dobrze. I Marianka nie chciała do niej wejść. Druga. Dobra, idziemy za psem. So, there I was. Following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. Okej, krok. Znaczy, śladów dalej żadnych nie mamy. Mamy tylko widocznego pieska, który mnie gdzieś prowadzi. Super. Trochę się cykam. Ale nie no. Będzie dobrze. Chyba. Jakoś tak z psem to zawsze raźniej. Tylko teraz, kurde, nie wiem, czy tutaj na bokach coś będzie, czy mam bardziej szukać w tym lesie, czy... Nie? What's wrong, buddy? Oh, let's see what we got here. Yummy. Skubaniec. To on tylko żarcie od nas chce. Pi. There you go. Eat up, champ. Dostanę osiągnięcie za nakarmienie pieska? Za nakarmienie kotka dostałam. What is it, boy? Nie dostałam. Show me something? Dobra, on chce iść lewo, znaczy Boże, prawo. Just need to check something. Czyli tutaj może być dużo rzeczy. Clothes. Left out to dry in the middle of the woods. Mamy taką troszkę bardziej otwartą przestrzeń.
zaskakujące, pierwszy raz w tej grze. Ale... Mam wrażenie, że tu będzie strasznie łatwo coś przegapić. Bo jest tak ciemno, nic nie widać, nie ma żadnych takich konkretnych korytarzy. Więc no... Ale dobra, tutaj wracam do tego. Będzie taki mój punkt odniesienia. Czy tutaj z lewej strony jeszcze coś znajdę? Bo pies ewidentnie chce iść w prawo. Tak w sumie to szukam pod ścianami, a możliwe, że na środku też coś będzie, ale nie, no chyba... Chyba nic więcej poza tymi ciuchami tutaj nie ma. Najprawdopodobniej. No dobra. No bo stąd przyszłam, nie? To tutaj raczej też nie będzie niczego. No, dobra. To idziemy za psem. I głupie to jest, no bo to niby miało być udawać, że się światło świeci, a to tylko odbija światło naszej latarki, ale tak średnio bym powiedziała to wygląda. No to świeci tylko jak jesteśmy odwróceni w tamtą stronę, ale w taki dość sztuczny sposób jest to zrobione. Dobra, nieważne. No to specjalnie chodziło o to, nie? Żeby nam się wydawało, że tam ktoś stoi z jakąś latarką czy coś. Albo jakaś lampa się świeci. A to tylko my. Ciekawy zabieg. Anyone in there? Halo, dzień dobry. Tomasz żył w lesie? Mając cały budynek? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Why did I stay? Franciszek! Why did I let it out? They're all dead. Because of me. And I'm still here. This shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it can see you too. Okej, Franciszek mieszka w lesie. Ale... Nie. What else did you expect, Marianne? W sensie... Co? To ona słyszała ducha? He looks... drained. Rotted out from within. Just like those animals I saw earlier. Trochę nie rozumiem, bo jeśli on umarł, to całkiem niedawno, bo przecież jeszcze żar jest w ognisku, a pada deszcz. Więc ktoś musiał dorzucać i pilnować tego ognia jeszcze dosłownie przed chwilą. Więc jeśli on tu leży martwy od dłuższego czasu, bo śmierdzi, to to nie ma sensu. Okej. I think that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? Okej. Dla Franciszka, okej. No, czyli tu są chyba wszyscy podkreślani poza Tomaszem i Franciszkiem. Tak bym obstawiała. Dobra. Chciałabym tylko, aby zobaczyła słońce. Tak mi przykro. Ciekawe, o kim pisze. Tak, te ostatnie są bardzo dziwne. Tylko mam takie dziwne przeczucie, że to chyba była ostatnia jego kartka, którą znaleźliśmy. Która w ogóle jest do znalezienia w grze.
a nie dostałam osiągnięcia, więc możliwe, że jakąś pominęłam. W ogóle ośrodek wypoczynkowy, fotografia Olaf Oczko. Okej, okay, wcześniej nie czytałam tych notatek w rogu. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ups, sorry. No kurde, bo na przykład jak znalazłam te wszystkie notatki napisane przez... tego, Ryszarda, to dostałam osiągnięcie za znalezienie wszystkich jego notatek. Jest też osiągnięcie za znalezienie wszystkich kartek Franciszka. Ale co... Zobaczymy. Czy jeszcze jakaś będzie? Nie idź, nie idź. Zostań tu jeszcze, dobrze? No, stay. Francis, I warn you. Then I outgrew you. Wore him out. I warn you. Patykiem. Patykiem, Marianko. Ta szrada wierzy w ciebie. Ej, bo w tym obozowisku na pewno coś jeszcze było. Stay the fuck away from me! Let me draw you on. Aha. Gra mi się bierze przy tych przejściach. Super. A. Fantastycznie. Super. Przynajmniej. W zasadzie nie muszę nic robić, bo... nudne to było. Będę narzekać, przepraszam. Bo tak naprawdę wystarczyło biec przed siebie i tylko skręcać, na przykład na ten most trzeba było lekko skręcić w lewo. I ta gra sama się przełączała w momencie, kiedy widać było, że dobiegamy do jakiejś dziury, o mój Boże, co będziemy robić, będziemy skakać. Nie, po prostu przełączyło nam się do tego drugiego świata, gdzie tej dziury nie było. I gdybyśmy musieli na przykład sami przełączać w momencie, kiedy widzimy, że ups, tu nie przebiegniemy, więc musimy się przełączyć na inny świat, to by było trochę bardziej kreatywne i trochę bardziej wymagające dla gracza, a tak naprawdę tutaj wystarczyło po prostu biec. Było to widowiskowe, wyglądało to spoko. Poza tym, że mi się troszeczkę gra pisza w momencie, kiedy te światy się między sobą przełączają, ale okej. Ale jakoś tak... nie wiem, z tych wszystkich pościgów, jakie mieliśmy, to ten był jakiś taki mało satysfakcjonujący. Poza tym, że wyglądał najlepiej z nich wszystkich. Ale kurde, tego się nie spodziewałam, że najpierw muszę przeszukać ten obóz, a dopiero później zajrzeć do namiotu. I na pewno w tym obozie coś było jeszcze do znalezienia, a ja po prostu do namiotu zajrzałam w pierwszej kolejności. I po prostu jak się z niego wyszło, to wtedy była od razu cutscenka. Ale Marianko... To, że ty próbowałaś tą paszczę pokonać patykiem. Gratuluję ci. To był świetny plan. Cokolwiek. Tak się zastanawiam, czy kończyć odcinek. Jakbym go tu skończyła, to on byłby wyjątkowo krótki, jak na tę serię, ale tak naprawdę patrząc na to, jak długie odcinki wychodziły mi ostatnio, to może faktycznie tak zrobimy.
Zróbmy tak, taki wyjątkowo krótki odcinek jak na tę serię, bo myślę, że to jest dobry ten moment, żeby zakończyć jeden wątek i rozpocząć kolejny w następnym odcinku, więc bardzo dziękuję wam za oglądanie. W zasadzie za wiele się tu nie działo. Przeszliśmy kawałek przez las i znaleźliśmy obozowisko Franciszka. Jej! Ale wiemy, że paszcza jeszcze nam depcze po piętach. W strasznie dziwnym momencie dostałam to osiągnięcie, naprawdę. Nieważne. Czekam na wasze komentarze i do następnego. Pa, pa!